jesteśmy bezpieczni. Mateusz Miściewujewski, Emma Boś na bieżąco, a razem ze mną Daniel Majewski, siemano. Cześć. A może powinienem raczej zacząć safe.pl. Jesteśmy bezpieczni. Garan, profesjonalna broń. Jak ci się trenuje? Świetnie, znaleźliśmy wspólne flow. Bardzo personalnie o mnie dba. Widzę, że się rozumiemy i bez słów. I widzę, że szanuje moją pracę i ja szanuję jego podejście i warsztat trenerski. Po prostu uważam, że nie znalazłem lepszego trenera. Widzę w nim trochę cech siebie, tej porywczości, charakteru, impulsywności i w związku z tym stwierdziłem, że to będzie najlepszy trener, żeby go posłuchać. Nie mógłbym słuchać człowieka, który trener doradzać też życiowo, psychologicznie i tak dalej, i tak dalej. Nie mógłbym słuchać człowieka, którym widzę, że mnie nie rozumie, nie kuma mojej fazy, nie kuma tego świata i mojego charakteru. A tutaj tak jest. Jest zajebiście. Kiedy pomyślałeś o tym właśnie, żeby iść do trenera Mirka? Tylko gdy pomyślałem o tym, że będę walczył i się będę przygotowywał, od razu pomyślałem tylko o Mirku i jeszcze był mi polecany pan z Poznania, Andrzej Kościelski, tak? Dobrze mówię, Kościelski? O, kolejny super trener. Tak, no było tam rozmawiane, pytali się go, czy by mnie przyjął, chciałbym mnie poznać, ale nie doszło do tego spotkania, bo stwierdziłem, że Mirek to ja zawsze idę za głosem serca. Słuchaj, jeżeli dużo ludzi mogło pisać, że jesteś stypiarzem na internecie, to na pewno Mirek się na to nie pozwoli. Jak ty będziesz coś tutaj stypiał, to Mirek przyjdzie i tu rozwali wszystko. Ja nie jestem stypiarzem, ja tutaj będę najciekawszym ogniwem tego fejmu, bo jestem sobą zawsze, tylko po prostu nigdy nie miałem okazji, żeby poddymić i nie miałem takiej platformy, bo u siebie na Instastories, no wiesz, jakby, co mam, otworzyć telefon i zacząć dymić? Tak, robisz takie typowo lifestyle'owe content, ale tak? Gdy mam okazję porozmawiać, zostać zapytanym przed publicznością o coś, no to albo wyjdę fajnie, albo kogoś zaatakuję, albo przydymię, albo wyjdę na idiotę. I to jest zajebiste. Na pewno nie będzie nudy, bo jestem sobą. Słuchaj, jesteśmy na konferencji specjalnej, na której zostały ogłoszone pojedynki. Ciebie nie widzieliśmy, nie byłeś na scenie. Dlaczego? Zaraz go piznę w łeb. Byłeś? Kurwa, prawie nie, że pod koniec. A, bo nie widzę tutaj, bo robię wywiady, nie widziałem, Łobuz. Nawet nie słyszę. Łobuz. Nawet nie słyszałem, naprawdę. No byłem. Byłeś. Przed Nitrem i... Ale nie, rywale dalej nie zna. Nie, dokładnie, byłem na takiej prywatnej rozmowie i ten... Dobra, to przepraszam cię, że nie widziałem, widzę tutaj. Nic się nie stało. Takie życie dziennikarza. Cześć, Wyku! Słuchaj, dlaczego jeszcze nie ma dla ciebie przeciwnika? Bo nie jest go łatwo znaleźć. Ludzie, którzy zaczepiają mi w internecie, w życiu ze mną nie wyjdą do klatki, a są to ludzie, z którym z chęcią bym tam poszedł, ale to nie byłoby sensu. Ludzie, którzy są lub będą na moim poziomie sportowym, nie zawsze odpowiadają mi, jakby nie było, rozpoznawalnością, czy też poddymianiem. Nie chcę chamskiego dymu, nie chcę robić tu wsi, tylko chciałbym, żeby to wychodziło naturalnie, fajnie i żywiołowo. Wychodzi dyskusja, ktoś mnie inteligentnie zaczepia, ja mu inteligentnie odpowiadam. Ktoś mnie chamsko zaczepia, ja mu chamsko odpowiadam. I bardzo ciężko będzie mi znaleźć takiego rywala, jestem o tym przekonany, ale chętnych nie brakuje. Więc tak naprawdę ja muszę sobie tylko wybrać. Ja się mogę bić z każdym, ale to jeszcze trener będzie wybierał, bo taką mam zasadę. Majewski, nie ma gwiazdorzenia, słuchasz się mnie i ze mną ustalasz rywali. A zrobiłem akcept. Charakter dymogenny musi się zgadzać, ale musi się też zgadzać charakter wagowy, no bo nie oszukujmy się, jesteś tutaj większy od prawie wszystkich zawodników, jesteś jednym pewnie z najcięższych. No nie jest dużo tych ciężkich zawodników. Kogo ty na przykład sobie byś upatrywał z tych, którzy są już w Fame MMA? Nie mam takiego, bo i tak będę zrzucał z 15 kg do walki, mam bardzo dużo czasu. Trener po prostu teraz powiedział, że no, nie wchodzi na żaden deficyt kaloryczny, bo te treningi tak mnie tak ruchają, że wracam do domu i nie wiem, jak się nazywam, bo to jest dla mnie nowość po przestawieniu się z treningów siłowych. W związku z czym mam dużo czasu, 15 kg lżejszy będę, będzie przedział około 90 kg, będzie 8,7, 9,3, tak się czuję najlepiej. Jestem najbardziej żywiołowy i wtedy też dobrze wyglądam. A, wygląd będzie ważny, bo na miniaturkach i na tych, na highlightach, jak będę siedział na klatce po wygranej z uniesionymi dłońmi, no to chcę dobrze wyglądać. Słuchaj, twoimi rywalami na pewno nie będą ci panowie, o których wspomnę, ale byli tutaj tak, Mateusz Spysiński i był też Wardęga. Widziałem, że z Wardęgą już rozmawiałeś. Jak wyglądała wasza rozmowa? Zupełnie inaczej niż za pierwszym razem, ale to działało tak, że z dwóch stron było zupełnie inne podejście. Sylwester dzisiaj nie zadawał głupich pytań na starcie, typu, gdzie mu masz okulary, albo no po prostu była zupełnie na krew. Porozmawialiśmy chyba z 15 minut. Wszystko nagrywał, nie działo się nic złego, ale były argumenty pierwsze mocno wymienione. Powiedzieliśmy sobie, ja powiedziałem swoje, on powiedział mi swoje. Wymienialiśmy, naprawdę mocna rozmowa. Stwierdziłem po tej rozmowie, że ten cage, który będzie szykowany, Wardęga będzie go prowadził, ja będę na tym cage'u, będzie rekordem oglądalności, bo gdy tak podczas 15 minut rozmowy stwierdziłem, że poruszyliśmy może 10% tego, co możemy poruszyć, a wszystko było grubym tematem. Dramy, problemy, jakieś jego filmiki, moje zachowania itd., itd. Będzie grubo. Umówiliśmy się, że wyciągniemy wszystko na stół podczas tego cage'a. Ja przyjdę przygotowany, on przyjdzie przygotowany.
i będziemy się napierdalać, ale gdy jeden drugiemu udowodni, to drugi przeprosi. I się na to umówiliśmy. A żeby ta sytuacja, wtedy z Fame MMA 12, 11, już nie pamiętam, 12, żeby to się mogło powtórzyć, no. Zrobiłbyś tak samo jak w tej sytuacji? Tak, bo no, polał się trochę hejt, no, ale mnie to nie interesuje. Ja już to też Sylwestrowi powiedziałem, czy się dziwi, powiedział, że nie. Nie żałuję, ja mam mało tego. Bardzo, wiesz, dużo, moi widzowie nie są widzami Fejmu, więc oczywiście pod Fejmem i na YouTubie, czyli pod widzami tych youtuberów i streamerów, był prawie sam hejt, ale moi widzowie w bardzo dużej mierze napisali, że doskonale mnie rozumieją, bo byli przy tym, jak bardzo cierpiałem ja, czy Marita, czy Razem, kiedy były udostępniane kolejne filmiki bez naszej reakcji, bez sprawdzania informacji u nas, u źródła, gdy wydawał je Sylwester czy inni ludzie, youtuberzy, więc nie dziwią mi się. Mało tego, dostałem bardzo dużo wiadomości. Ja nie jestem takim mitomanem, co teraz mówię, tysiące wiadomości dostałem, tak naprawdę, kurwa, jestem zajebisty. Nie, miałem dużo hejtu, ale też bardzo dużo osób pisało do mnie, że nawet tutaj prowadzący wywiady mówi do mnie, wiesz co, nie podobało mi się to zachowanie, ale muszę ci oddać jedno. Jako jedyny pokazałeś tutaj, że nikogo nie grasz. Z Wardęgą nikt nie chce wejść na taką interakcję, tym bardziej wiedząc, że ma kamerę, a ty po prostu zrobisz to, co czujesz. I nie podobało mi się to, ale trzeba ci oddać to, że masz to swoje, że jesteś sobą. I tak jest. Nienawidzę zachowań tych ludzi, którzy jadą po na przykład takim Sylwestrze, czy po innych tam wszędzie, gdzie się da, ja to słyszę przy mnie, albo nawet w rozmowie ze mną, a potem przychodzą, spotykają Wardęgę i mu tam i liżą jaja. Pucują się, stają do fotek, zdjęć i mówią, że tam się uwielbiają i że zajebiście. Nie jest zajebiście, jak mi nie jest zajebiście, to pokazuje. A to zachowanie takich ludzi jest dla mnie nie do pomyślenia. Nie mój świat. A z Mateuszem Spysińskim była rozmowa, bo z nim też był duży konflikt? Nie było rozmowy i nie będzie rozmowy, bo nie będę rozmawiał z każdym klaunem, który porusza mój temat. I tyle. Uważam, że jedyną osobą, która zasługuje na rozmowę, jest Wardęga, bo wiele osób też mi to powiedziało, że mogę go nie lubić, on mnie też, jeszcze, być może to się zmieni, ale no jest jakby nie było słowny. Czyli jeżeli powiedział, że gdy uzna, że miałem z czymś rację, to powie przepraszam i wierzę, że tak będzie, a poza tym no, z nim mam najwięcej na pięku, więc nie ma sensu, żebym się schylał do ludzi, którzy po prostu zaczepiają mnie, bo widzą filmiku Wardęgi i jadą na tym hajpie, że Wardęga mnie zaatakował, widzą, że jest sam hejt na mnie, to oni też nagrają, bo nic nie ryzykują. Po prostu. No to słuchaj, ostatnie pytanie, bo mówię, że jesteś zmęczony. Jak ci się trenuje u trenera Mirka? Świetnie. No, trenuję z najlepszymi. Od razu zostałem rzucony na głęboką wodę. Nie mam czegoś takiego jak zajęcia dla początkujących, w sensie, że jakieś zajęcia takie dziecięce czy coś. Po prostu turlają mną tam Marcin Naruszczka, Trypson i tak dalej. Rzucają mną jak szmatą. Nie mam żadnych szans, ale walczę. To trenerowi się podoba. Powiedział, że widzi, że nigdy nie odpuszczam. Pewnie pochwalił nigdy nie cię też. Bardzo mnie pochwalił i to mnie zmotywowało. Jestem bardzo zadowolony. Trochę tylko szkoda, że nie mogłeś się też sprawdzić może na przykład z Michałem Oleksiejczukiem. No tak, ale będzie niedługo Szymon Kołecki na treningach. Ja, jeżeli mam je tam... No prawdopodobnie, ale no, on tam mnie zabije. Oj, ale chcę tego. To treningi mają być ciężkie, a potem wychodzę do klatki, to się bardziej myślę, jak się ustawić, żeby wyszło fajne zdjęcie albo highlight z knockoutu. Tak ma to wyglądać. Na treningach mogę być jebany do spodu. To jeszcze jedno tylko. Z Władcą Piekieł był jakiś sparring? Nie, jeszcze nie, ale Władca Piekieł przygotuje się tak, jak jeszcze go nie widzieliście. Zaczął trenować, bardzo mu kibicuję. Jeżeli będzie chciał, wyjdę z nim do oktagonu, do narożnika. Lubię go po prostu bardzo, ma czutkę, zaskoczy wszystkich, jestem przekonany. Tylko żeby trenował. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję, życzę dobrej nocy. Dzięki. Dzięki.